pada, lecimy na starocie. Mam nadzieję, że dziś uda się coś kupić w dobrej cenie. A, i mam dzisiaj czapkę, już nie czochejkę, tylko z pomponem, bo jest zimno. Potwierdzam, jest zimno, my jesteśmy łysi, więc musimy mieć czapki. Czap łysy. Ale ja nie mam czapki, mam kaptur. Jesteśmy pierwszy raz na targu Staloci w Falenicy. Idziemy sprawdzić, czy mają jakieś fajne placki, czyli płyty winylowe. Dobra, ja sobie odpalam też swoje sprzęty. Dziesiąta, jedenasta, kawałka zdania. O, właśnie tu jesteśmy. O, są jakieś płyty. Zobaczmy. Bułgarska. Nie znam w ogóle, sprawdza w internecie, co to jest. Tu pani przegląda płyty, jakieś fajne rzeczy są, teraz pogrzebie również. Widzę, tutaj coś ciekawego znalazłeś? Jest trochę, nawet w niezłych cenach. Nie są jakieś zabójcze ceny, ale dużo z tych rzeczy mam, więc... Tu są maxi single, widzę też 45 jakieś podrzucane. Znaczki fajne.
Nie, no ja dzisiaj kupiłem. Też tam trochę polata. Takie obrazki fajne. A w jakiej cenie te obrazki z samochodzikami? Po 35 zł. Dobra. Teraz tam pójdziemy, kolego, kochany. Patrzę, co to za książki, 1904 rok. Biblioteka Tnikodnika i Lutra Legendy Ludzkości. Fajne serwa. Płyty znalazłem, zobaczymy co tu jest. Boże Narodzenie, kolędy. Hej, kolęda. Kurczę. Słowa przybylska. Butelki na wino, nie tylko. O, amerykańska Kolumbia, widzę. Co w tej Kolumbii jest? Odeon. Dobra, ale pod spodem widzę, że są winyle. O, Stenia Kozłowska. Tu jest. Polskich nagrań. Porter Band, Sława Przybylska. Anna Jantar, ale ten stan widzę średni. O, klasyk Drupi Karl Gott, widzę Drupi Pot. Tak. Truba duży, ale okładka taka średnia. 2 plus 1. Ewa Śnieżanka. Nie, nic tutaj nie znalazłem ciekawego. Gramofon Nitra. Właśnie wczoraj wymieniałem olej w samochodzie, a dzisiaj tutaj puszki od oleju. Ja trochę inny użyłem. O, też tu jakieś płytki widzę. Pojazd. Dzień dobry, kolego. Jaki nie widzę? Telefonkę. Czekający z złotem. O, kasety. Jakiś gramofonik. Co to jest? O, Filipsik. Taki ciekawy. Człowiek roku, przyjaciel kolejny. Jakaś statuetka. O. Lenin. Migający ptaszek. Orzeł. Nie, to nie winyle. Ja myślałem, że też to winyle, a to takie tabliczki stare. Nie wiem, czy to są stare? Nie, współczesne. Takie aparaty piękne. O,
takie tablice, pamiętam jak u mnie w podstawówce wisiały w klasie. Ale nostalgia. No obrotowe ma wnętrze. Lampa na planie kwadratu ma obrotowe wnętrze. Orzeł. Jak z tą książką? No, 50 zł. Cześć, witajcie. Jak widzieliście na materiale wcześniej, płyt tym razem naprawdę było dużo. Był całkiem niezły wybór. Było sporo handlujących zawodowo płytami, ale także sporo osób, które po prostu miały płyty jako dodatek do staroci, którymi handlowali na miejscu, na tym targu. Więc zresztą dajcie znać w komentarzu, czy jakieś płyty, jak widzieliście na filmie, ja nie zauważyłem, coś przegapiłem, a może było warte uwagi, więc zwrócę na nie uwagę następnym razem i może jeszcze jak będą w dobrej cenie, to postaram się kupić. Ale nie przedłużając, jak nie zbieram singli, tak tutaj za 5 zł udało mi się kupić pierwsze wydanie Depeche Mode 80. Słuchajcie, drugi rok, wydanie pierwsze angielskie, no fajna rzecz. Ja nie zbieram siódemek, ale Depeche Mode, pierwsze wydanie za 5 zł, w bardzo dobrym stanie, no banan, po prostu trzeba było brać. Nie miałem tego, ale teraz mam 85 rok, to jest Klaus Schulze, dziękuję Polsko. Zapis trasy koncertowej chyba z 83 roku. Na dwóch płytach na gatefoldzie. Uwaga, zapłaciłem za to całe 20 zł, więc w dobrym stanie, więc chyba nie przepłaciłem. Za całe 10 zł kupiłem Eruption. To jest wydanie niemieckie z roku, jak się nie mylę, 78. To jest funk z disco. Nie wiedziałem tak naprawdę, co kupuję, po prostu okładka i tył okładki skłonił mnie, żebym za całe 10 zł zaryzykował i kupił ten album, bo tak czułem po prostu, że to może być coś związanego z funkiem lub z disco, może soulem, ale trafiłem. Tak jak wspominałem, 78 rok, pierwsze wydanie niemieckie, z takich ciekawostek to ten zespół odkrył Frank Farian, czyli człowiek, który był odpowiedzialny za karierę Boney'em, La Bush czy słynnego Milli Vanilli. I właśnie, widziałem jeszcze na Allegro, że są te epokowe płyty w całkiem dobrych cenach, czyli tanie. Więc kupujcie, bo też zobaczyłem, że wyszła reedycja tego albumu i kosztuje średnio powyżej 120 zł, więc skorzystajcie z okazji i kupcie na Allegro, jak lubicie klimaty takie funkowo-soulowe. Oczywiście także soundtrack trafiłem z La Bamby. Pamiętam, jak ten film, jaki ten film zrobił duże wrażenie na mojej mamie, a na mnie szczególnie muzyka. Z ciekawostek jest to pierwsze wydanie z 87 roku, ale uwaga, kanadyjskie. Warnerowe. Fajnie. Kosztowało mnie to całe 10 zł. Myślę, że w tym miejscu, gdzie płyty były po 10 i po 5 zł, właśnie te single, kupiłbym więcej płyt, ale spotkałem tam dwóch moich sympatycznych widzów, których serdecznie pozdrawiam i trochę mnie uprzedzili w tym kartonie i między innymi zwinęli świetne pierwsze wydanie z ZZ Top. No, zazdroszczę Wam panowie, mam nadzieję, że następnym razem ja Was uprzedzę na jakimś targu staroci. Ale cieszę się, że już chodzicie moimi ścieżkami i coraz więcej Was mogę spotkać gdzieś na targach staroci, czyli połknęliście haczyk na zbieranie płyt epokowych. Już wielokrotnie Wam wspominałem, że na targach staroci ciężko kupić na przykład coś z lat 80. ze sceny punkowej, ale tym razem myślę, że miałem szczęście i kupiłem w świetnym stanie Czerwoną Falę, czyli epoka dla nas. 89 rok, wydawnictwo Vifon, między innymi kino rosyjskie, więc ktoś, kto lubi punka, to już wie, o czym
mówię. Ci, co śledzą mój kanał, wiedzą, że nie przepadam także za składankami, ale tym razem zdecydowałem się na Jimmy'ego Hendrixa, Voodoo Child. Wydanie niemieckie, 71 rok. Myślę, że coś z tego albumu usłyszycie w jednej z moich najbliższych audycji w Radiu Bemowo. Pamiętajcie, każdy wtorek pomiędzy 16 a 18 Radio Bemowo, audycja Vinyl Shark, tak jak nazwa kanału, i często gram to, co ostatnio kupiłem, ale te najbliższe audycje będą trochę inne, więc pamiętajcie, wtorek 16-18 Radio Bemowo FM. W tych nieciekawych kartonach także wygrzebałem z 77 roku pierwsze wydanie na takim pięknym gatefoldzie, podwójny album Santany. No, uważam, że też niezły strzał. Co tam w tych kartonach jeszcze wygrzebałem? Z takich ciekawszych rzeczy to 83 rok i pierwsze wydanie niemieckie Van Morrisona. No, krytycy muzyczni mówią, że Bob Dylan, Jim Morrison i właśnie Van Morrison to najlepsi poeci muzyki rockowej. Sprawdzę, bo nie jestem jakoś bardzo obeznany z twórczością Van Morrisona. Coś znam, coś słyszałem, ale nie tak, żeby się wymądrzać. Co jeszcze? Kolejny soundtrack. Bardzo proszę. Midnight Express. No, to jest chyba 78 rok i to jest pierwsze wydanie angielskie. Muzykę skomponował Giorgio Moroder, który dostał za tą ścieżkę dźwiękową Oscara, a także ten film dostał drugiego Oscara za scenariusz, który napisał Oliver Stone, a następnie wybitny reżyser chociażby takich filmów jak Pluton, czy Urodzony 4 lipca, czy szczególnie Urodzonych mordersów, których uwielbiam. Więc co tu dużo mówić, no. Cieszę się z tego soundtracku. Zresztą genialny film, jak ktoś nie widział, to niech zobaczy, bo na mnie zrobił piorunujące wrażenie, jak byłem małolatem i tak sobie dzisiaj uświadomiłem, że chyba sobie muszę przypomnieć ten film. Ale najpierw odsłucham ten oto soundtrack, a później sobie przypomnę film. Pamiętajcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie ten kanał. A jeszcze mam jedną płytę, której Wam nie pokażę, bo pokaże ją Jarek z kanału Jarek Poleca, którego też subskrybujcie. Ponieważ wczoraj rozmawiałem z Jarkiem telefonicznie wieczorem i mówi do mnie, jak jedziesz na Targ Staroci i byś zobaczył taki, 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 jeszcze tytuł w dobrej cenie, kup mi. Jeden z tych tytułów kupiłem. Jarku, w tym tygodniu Ci wysyłam tą płytę. Pewnie na jego kanale wkrótce zobaczycie filmik, co to za płytę, którą szukał Jarek, udało mi się kupić na Targu Staroci dla niego. I ostatnia rzecz, jaką kupiłem, to jest 89 rok, polskie nagrania Muza, w kapitalnym stanie, T-Love i album Wychowanie. Bardzo się cieszę, bo uwielbiam ten kawałek. Z tego wyjazdu to by było na tyle. Za te płyty, które później pokazałem, to już płaciłem w okolicach 40-60 zł, więc budżet przekroczony, ale z racji inflacji pozwalam sobie na delikatne przekraczanie budżetów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!